We don't want people to be far. Come. We are set. We are set. Tuko tayari. Praise the Lord. Amen. Okay, we don't want unnecessary movements. We have a team here. God has brought his servants from very far. Mungu ameleta watumishi wake kutoka mbali. They are power packed. Wamejawa na nguvu. So today, kwa hivyo leo hii, I told them let them show us the way they worship. Nimewaambia watu waonyeshe jinsi ambavyo huabudu. I admired the way they worship. Alitamani jinsi ambavyo wao huabudu. And I said if we can follow suit, na iwapo tunaweza zao, they will sing, wataimba in their own language, kwa lugha yao. So and you will see the way they do it, na utaona jinsi ambavyo wanafanya. And I'm telling them to take over from there, na nawaambia wachukue kuanzia hapo. Hallelujah. Amen. Pastor just said this. Any pastor here? Chungaji yeyote mahala hapa atupungie mkono. Amen. God bless. Amen. Mungu akubariki. Okay, so I hand over. Kwa hivyo anawakabidhi the program to the team. Waweze kuendelea. So from there they will lead us how to do. Kuanzia hapo watatuonyesha jinsi ambavyo tunastahili kufanya. Okay. Kwa hivyo Kiachele. Welcome. Friends. Marafiki. Jezus przyszedł aby zbawić człowieka. Jesus came to save you all, to save the people. Yesu alikuja kutuokoa sisi sote. Najprościej mówiąc, uratować. To save, to rescue you. Alikuja kutuokoa na kutuponya. Chcemy wam powiedzieć, że nie ma Boga w waszych tytułach i w waszych pozdrowieniach. We want to say to you, there is no God in your titles, in your greetings. Any introductions. Hakuna Mungu katika kwa viwango vyao vyenu vya dini. Hakuna Mungu kwa vyeo. Hakuna Mungu kujisifia mimi ni bishop unatoa kifua nje kwa jina la dini. Hakuna hapo Mungu. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty złamał moc diabła. Jesus Christ on the cross broke the power of Satan. Yesu Kristo msalabani alivunja nguvu za shetani. On powiedział, że przyszedł, aby jego owce miały życie. He said that he came to his sheep will have the life. Alikuja ili wanakondoo wake wawe na uhai. Nie rozpoznajemy między wami życia. We can't see any life between you. Hatuwezi tukaona uhai wowote katikati yenu. Natomiast rozpoznajemy, że jesteście pod wpływem ducha czarów. But we can see the witchcraft. Okay, katikati kama kuna uchawi, uganga, hakuna uhai katikati yenu. Kama kuna mila, hakuna uhai katikati yenu. Kościół to dom modlitwy i dom ludzi wywołanych z ciemności. The church is the house of prayer and the house of people who came out of the darkness. Okay, kanisa ni nyumba ya Mungu na pia ni nyumba ya watu waliotoka katika giza. Yes. Nie przyleciliśmy po to, aby przyklepać wasze ludzkie instytucje i wasze ludzkie królestwa. We didn't fly to say okay for your institutions and for everything like that. Hawakupanda ndege kuja hapa kusema ndio kwa watu wenye nakaa katika dini na katika mila. Spotkaliśmy osobiście Jezusa, jesteśmy ludźmi, którzy się narodzili z Jego Świętego Ducha. We have met Jesus personally and we are people who were born from his Spirit, from the Holy Spirit. Yes. Tumekuja watu ambao wamekolewa na wanaojua Yesu Kristo na wakakombolewa kwa roho wake mtakatifu. Amen. Chcemy was wyprowadzić z piekła i wprowadzić was w miejsce totalnego zwycięstwa. We want to take you out from the hell and take you to the real where you will win. Tunataka watu watoke Jehanamu
nawawekwe kwa nafasi yenye watashinda kwa uzima wa milele. Amina. Jedynym duchem, który, pod którym możesz być kontrolą, to jest Duch Święty. The only spirit who can have control over you, it can be only the Holy Spirit. Yes. Roho peke yake ambaye anaweza kuchukua mamlaka kwa maisha yako ni Roho Mtakatifu peke yake. Wszelki inny duch musi usunąć się z tego miejsca. Any other spirit must go away from here. Roho yoyote, yani msambua na majini, lazima waende mbali. Chcemy, żebyście dzisiaj zobaczyli różnicę między śmiercią a życiem. We want you to see the difference between life and death. Tunataka muone tofauti kati ya uzima na mauti. Yes. Jezus Chrystus zwyciężył diabła. Jesus Christ conquered, defeated the devil. Jezus Chrystus alishinda mauti. I my teraz będziemy się modlić. And now we are gonna pray. Na sasa tunaenda kuomba. I chcemy, żebyście wy się nie modlili. And we want you to stop praying. Nataka mwanze kuomba. Natomiast jeśli będziecie czuli, że coś chce z was wyjść, if you will feel that something wants to go out from you, wakati utahisi kwamba kuna kitu kinataka kukutoka, to otwierajcie swoje usta i dajcie temu duchowi, aby was opuścił. So open your mouth and let this spirit go out from you. Wakati utahisi kwamba kuna kitu kinataka kukutoka, wachilia itoke, iendelee mbali. Amen. Ula raba sa koloro pa. Ula raba sa koloro pa. Ula raba sa koloro pa. Peś od niego mikrofon. Ula kala raba sa la. Ula master ete kele reme sira la kala sa. Ula master ata kala sa. Twoje potężne imię. Przybawaj swoje imię. Jezus na tym miejscu. Ula masa mata kala ra. Ula masa kama sere kele rese. Ula master ata kala sa. My się przejmujemy kontrolę na tym miejscu. Świętym duchu. Ula master ete kele rese. Karę mu na siebie wziąłem strzech, zniszczyłeś śmierci moc. Poniosłeś karę mu na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierci moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mu na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierci moc. Dziś ty i ja jedno jesteśmy. Dziś ty i ja na tronie twym. Dziś twój święty duch wypełnia życie me. Jezu, tobie kłaniam się. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierci moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierci moc. Dziś ty i ja jedno jesteśmy. O, dziś ty i ja na tronie twym. Dziś twój święty duch wypełnia życie me. Jezu, tobie kłaniam się. Wywyższamy ciebie, Jezu. Wywyższamy cię. Wywyższamy ciebie, Jezu. Jesteś Alfą i Omegą. Początkiem jest wszystkiego. Jesteś Alfą i Omegą. Jesteś Alfą i Omegą. Tyś początkiem jest wszystkiego.
Jesteś alfą i omegą, jesteś alfą i omegą. Tyś początkiem jest wszystkiego. Jesteś alfą i omegą, jesteś alfą i omegą. Tyś początkiem jest wszystkiego. Jesteś alfą i omegą, jesteś alfą i omegą. Tyś początkiem jest wszystkiego. Wywyższamy Ciebie, Jezus, uwielbiamy Cię. My poddajemy się Tobie, cudownie święty Duchu, pod Twoje prowadzenie. My dziękujemy Ci za Twoją moc, za Twoje zwycięstwo, za Twoją chwałę, za Twoje namaszczenie. My dziękujemy Tobie, że Ty będziesz nas inspirował, cudowny święty Duchu. Jak dalej się modlić? My uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Podnosimy Twoje cudowne imię. Dziękujemy Tobie, że jesteśmy z Tobą zjednoczeni, że wiemy, co mamy robić, że wiemy, co mamy mówić, że przez nasze usta będzie manifestowała się Twoja moc. Słowa odpowiednie na ten teren. Duchu Święty, my dziękujemy Tobie za prawidłowe rozeznanie. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Ty jesteś początkiem wszystkiego. Ty jesteś początkiem wszystkiego. Ty jesteś alfa i omega. Od Ciebie wszystko wzięło swój początek. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Jeszua, Jeszua z Nazaretu. My uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Shoma katara masa koloro masa koloro basa o koloro basa anto koloro masa. Jesteś alfą i omegą, jesteś alfą i omegą. Tyś początkiem jest wszystkiego. Jesteś alfą i omegą, jesteś alfą i omegą. Tyś początkiem jest wszystkiego. Jezus, Ty jesteś naszym bohaterem, to Ty złamałeś diabła moc. W Twoim imieniu jest zbawienie i moce ciemności przed Tobą drżą. My uwielbiamy Ciebie i my ogłaszamy, że na Twoje imię musi się ugiąć każde kolano, każda zwierzchność, każdy duch, każda śmierć, każda patologia, każde wynaturzenie. Wszystko przed Tobą uklęknie dzisiaj i odda Tobie pochłon. Diable, my mówimy teraz do Ciebie, że nie masz prawa kontrolować tego miejsca, nie masz prawa kontrolować Kenii. W imieniu Jezusa Chrystusa my związujemy Twoje działanie, my związujemy Twoje plany. My w imieniu Jezusa Chrystusa podcinamy dzisiaj Tobie nogi. My ogłaszamy koniec Twojego działania. Zostałeś obnażony. Przestaniesz czerpać korzyści z tego miejsca. Przestaniesz czerpać korzyści z tego miejsca. My w imieniu Jezusa autorytetem danym nam z nieba jako ruch apostolski zabezpieczamy ten teren krwią Jezusa i mówimy, że nikt z tego miejsca, żaden katyk religijny nie będzie ciągnął chwały dla siebie i z tego miejsca budował swojego ludzkiego królestwa. Ojcze, my poniżamy wszystko, co ludzkie, wszystko, co cielesne, wszystko, co przynosi śmierć, wszystko, co jest demoniczne. My podcinamy temu nogi w imieniu Jezusa Chrystusa. My mówimy śmierć dla każdego ludzkiego dzieła, ale wywyższamy to, co zrodzi się dzisiaj z Ciebie. Ojcze, ja przyklinam teraz każdą myśl, która nie wywyższa Ciebie, Jezus. Każdą antychrystyczną myśl. Każdą antychrystyczną myśl. Ja przyklinam teraz i wyganiam stąd. Wyganiam Cię, diabłe, jesteś obnażony. Nakazuję Ci, opuść to miejsce. Opuść tych ludzi, opuść ten teren. Każda myśl, która nie wywyższa Ciebie, Jezus, musi ustąpić i wycofać się teraz przez moc Twojego świętego imienia. Boże mocy, ja wzywam Twoje potężne imię, ja wzywam Twoje potężne imię. Manifestuj się, Jezus, dzisiaj, manifestuj się dzisiaj, manifestuj się, Boże mocy, Boże mocy. Boże aniołowie, ja wzywam Was na to miejsce, Boże aniołowie wojny, wzywam Was na to miejsce. Rozwalajcie każdą demoniczną siłę, rozwalajcie każdą demoniczną strategię, rozwalajcie wszelkie demoniczne mury i budowle. Rozwalamy to teraz się z mocy imienia Jezus. My teraz posyłamy Was. Uderzajcie w każdą teologiczną siłę, która stoi na tym miejscu. Przez moc imienia Jezus. Diable, wypychamy Cię z tego terenu. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja zdejmuję wszelką blokadę z umysłów.
z każdego umysłu tutaj zdejmuję wszelką blokadę, przez moc Twojego świętego imienia, zdejmuję każdą blokadę, rozwalam każdy mur. Każdy mur na umyśle, każdy mur, rozpalam każdą warownię, która budowana ducha czaru, ducha religii i tradycji. Ja przeklinam to, przeklinam wszelką religię na tym miejscu, wszelką religię, kościelnictwo, wszelkie lewe kościelnictwo. Rozwalam to teraz, wszelkie czary. Jesteś obnażone, związane i teraz autorytetem Kościoła, żywego Boga, nakazuję wolność w imieniu Jezusa. Wolny w imieniu Jezusa. Uramasyme te kelerese. Ojcze, ja proklamuję teraz. Otwarte umysły. Otwarte umysły. Na głos Ducha Świętego. Otwarte umysły. Otwarte serca. Oczy, które widzą. Uszy, które słyszą. Serca, które rozumieją. Ojcze, ja teraz Twoją krwią, Jezus, zabezpieczam. Proste przyjmowanie. Pełne Ewangelii. Ojcze, dziękuję Ci za nowe narodzenia na tym miejscu. Ojcze, ja dziękuję Ci, że oni nie znają Ciebie tylko jako historycznej postaci, Jezus. Ojcze, dziękuję Ci za ich osobiste spotkania z Tobą dzisiaj. Urama sama ta kalerasa. Jezus najwyższej godzien chwały. Jezus najwyższej godzien czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się. I każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jezu, masz najwyższy, przyjmij hołd. Wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych, tak władza i moc i majestat są w rękach Twych, Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn. Wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych, tak władza i moc i majestat są w rękach Twych. Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn. Halleluja. Ojcze, my dziękujemy Ci za każde słowo, które zostało wypowiedziane, za każdą modlitwę, która została ustanowiona. My dziękujemy Tobie, że to, co my dzisiaj związaliśmy na tej ziemi, zostało też związane w niebie. My uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie za moc Twojej krwi. Dziękujemy Tobie, że zwyciężamy mocą Twojej krwi, że każdego dnia zwyciężamy przez Twoją obecność i przez moc Twojej świętej krwi. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze, my dziękujemy Tobie, że dzisiaj tutaj na tym miejscu będziemy oglądali znaki i cuda, manifestacje Twojej mocy, przemianę ludzkich serc, że dzisiaj każda osoba, która tutaj dzisiaj jest, doświadczy różnicy, doświadczy nowego narodzenia, realnie spotka się z Tobą i realnie doświadczy tego, że to Ty jesteś ten, który wyswobadza. Ty powiedziałeś w Twoim słowie, że kogoś Syn wyswobodzi, ten prawdziwie wolnym będzie. Ojcze, my ustanawiamy na tym miejscu wolność i swobodę z uwagi na to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, z uwagi na to, że diabeł został śmiertelnie zraniony. Ojcze, my dziękujemy Tobie za duchowe zrozumienie tych ludzi dzisiaj, że są oszukani przez diabeł. My dziękujemy Tobie za to. My uwielbiamy Ciebie, Tato. My uwielbiamy Ciebie. Ty nas posłałeś. Zgodnie z naszym pragnieniem i z naszymi marzeniami. My uwielbiamy Ciebie i
i trzymamy Ciebie za słowo, że kto uwierzy w Ciebie, to będą płynęły rzeki wody żywej. My uwielbiamy Ciebie, my uwielbiamy Ciebie. Znasz nasze serca, znasz nasze serca. Uwielbiamy Ciebie. Szokoromasa. Jezus, najwyższej godzin chwały. Jezus, najwyższej godzin czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się. I każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jezu nasz najwyższy przyjmij hołd. Wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Tak władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn. Ojcze, my dziękujemy Tobie za manifest życia, na spragnione serca, na spieczoną ziemię. My uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie za manifest życia, na pragnące serca i na spieczoną ziemię. Ojcze, my dziękujemy Tobie za wszystko, co się dzisiaj urodzi do życia. My dziękujemy Tobie w imieniu Jezusa. Ho karalarabasa koloromoso. Karalarabasa. Ojcze, oramastete kelerese. Ja wszelkie zwyczaje obowiązujące tutaj, wszelkie zwyczaje i wszelką tradycję, wszelkie zwyczaje, podział na mężczyzn i na kobiety, ja teraz rozwalam demoniczne podziały, które powstały. Ora mastemete kelerese. Ja przeklinam wszelkiego ducha kolonializmu. Ora masterete kelerese. Ora massamata kalarasa. Wszelkie poniżenie i wszelkie odrzucenie. Wynoś się stąd. Wynoś się od tych ludzi. Wynoś się z tego miejsca. Wynoś się z tego miejsca. Uremestete kele. Ty, który wszedłeś do nich razem z kolonializmem. Ja się teraz związuję. Związuję Cię, zabraniam Ci działać przez nich. Związuję Ci i zabraniam Ci działać przez nich. Uremestete kele. Ja teraz ustanawiam. Ja teraz ustanawiam. Uremestete kele. Uremestete kele. Uremestete kele. Że oni odpowiedzą. Odpowiedzą. Odpowiedzą na Twoją obecność. Odpowiedzą. Odpowiedzą na Twoją obecność. Święty Boży Duchu. Uremestete kele. Uremestete kele. Usuwam teraz wszelkie ograniczenia. Wszelkie ograniczenia. Wszelkie ograniczenia. Wszelkie ograniczenia, wszelkie ograniczenia, wszelkie odrzucenie i wszelkie poniżenie. Uremestete, zabraniam Ci manifestować się przez tych ludzi. Zabraniam Ci manifestować się którąkolwiek z tych osób. Związuję Cię, związuję Cię, związuję Cię. Uremestete kelerese, heremestete kelerese. Ojcze, my wyrywamy to miejsce. Wyrywamy to miejsce z panowania jakiejkolwiek ciemności. Jakiejkolwiek ciemności. Urama herete keseke. Urama tata kalarasa. Dziękuję Ci, Jezus, że zostawimy tutaj wyraźny ślad życia. Wyraźny ślad życia. Wyraźny ślad życia. Wyraźny ślad życia. Ale przeklinamy wszelką religię. Wszelką religię. Wszelką religię. Mówimy dzisiaj. Dzisiaj, Ojcze, ja modlę się. Ja modlę się, aby pastorzy i liderzy, którzy nie poznali Ciebie, pokutowali dzisiaj tutaj na tym miejscu. Aby pokutowali, aby pokutowali. Aby pokutowali. Rodzili się na nowo. Na ich wszystko od początku. Wierzę. Ojcze, modlę się teraz. Boże mocy. Boże mocy. Duchu pokuty. Duchu pokuty. Przeszywa ich teraz. Przeszywa ich teraz. Przeszywa ich teraz. Duchu pokuty. Duchu pokuty. Przeszywa ich serca. Wiej teraz pośród nich. 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 Wiej teraz pośród. Niech oni pokutują. Że dali się powkręcać. Niech pokutują z manipulacji, które sami uwalniali. Niech pokutują z czarów, które uwalniali. Ojcze, niech pokutują teraz. Duchu pokuty przenika ich serca.
przenika ich serca, przenika ich serca i przenika ich umysły, przenika ich na wylot, przenika ich na wylot, przenika ich na wylot. Ojcze, ja modlę się teraz, aby oni nie mogli o niczym innym myśleć, aby oni nie mogli jeść, nie mogli spać. Ojcze, ja modlę się o siłę z nieba, o siłę rażenia z nieba, duchu pokuty, siła rażenia z nieba, niech ona spadnie jak grom z jasnego nieba, duchu pokuty, niech to spadnie na nich, przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, niech ich to wypełnia, niech ich to wypełnia, Duchu Święty, wypełnia ich, wypełnia ich. Przekonaniem o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O Ramachete Kese, dziękuję Ci, że oni realnie pokutują, że oni realnie pokutują, że dzisiaj zaczyna się nowy rozdział, nowy rozdział. Zostawiają stare, nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Wyrzekają się w swoich sercach tego, idą za nowym, idą za życiem, idą w wierze, idą w wierze, idą w wierze, idą w wierze. Aleluja, Ojcze. Janie, po co tu przyszłaś? Hallelujah, hallelujah. I have a question for you. Nina swali kwa ajili yenu. Po co tu przyszłaś? Why did you come here? Ulikuja hapa nini? To jest pytanie do ciebie. For you. To you. Nini ulikuja nini? Why did you come here? Po słowo Pana. To nieprawda. Pokutuj. It's not true. Pokutuj. Repent. Kiedy Jezus przyszedł do świątyni i zobaczył, że robią sobie z niego żarty. When Jesus went into his church. And when he saw they were making a joke out of the house of God. Alipoingia kanisani, alipata kuna watu wanafanya mzaha katika nyumba ya Bwana. Wygonił ich ze świątyni. He threw them all out. Aliwafukuza wote nje. Pokutuj albo odejdź. Repent. Tubu. Or leave. Utubu ama utoke kwa kanisa. Yani utubu. Masha hofu. Unangoja asema bua. Przyjaciele, chrześcijaństwo to nie zabawa. Friends, Christianity is not some game. Marafiki zangu, wokovu sio mchezo. Dzisiaj rozwalimy fundament, który zasiał wobec was, u was diabeł. Today we're gonna shake the foundation that the devil planted inside of you. Leo hii tunaenda kutingiza msingi shetani alipanda ndani mwenu. Pokażemy wam, jak powinien wyglądać prawdziwy dom modlitwy. We're gonna show you what a true house of prayer looks like. Tunaenda kuonyesha kwamba nyumba ya maombi inaonekana aje. Jesus. Chcemy mówić do was o bardzo prostych rzeczach. We want to talk to you about very simple things. Nataka tunene na nyinyi kuhusu mambo rahisi. Nasza siła i moc, którą odczuwacie. What you feeling and experiencing, our sense of power and strength. Jinsi ambavyo unahisi kwa uwezo na nguvu za imani. Pochodzi z obecności Jezusa w naszym życiu. It comes from the presence of God in our lives. Kutokezea kwa uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Jezus powiedział, Jesus said, Yesu akasema, że przyniósł życie. That he brought life. Yes. Kwamba alileta uhai. I on bardzo chce, abyście tego życia doświadczyli. And he wants you to experience this life. Anataka wewe mwenyewe uone hii maisha. Ty sam osobiście musisz wiedzieć, czy spotkałeś Jezusa. You personally need to know if you truly met Jesus. Okay, inatakana wewe mwenyewe kibinafsi ujue kama ni kweli uliokoka ama hapana. Spotkanie Jezusa rozpoczyna się od pokuty. A real meeting with Christ starts with repentance. Okay. Ukutana na Kristo
ya ukweli uanza na kutubu. Powiem wam krótko, kim byłam, a kim jestem dzisiaj. I'm gonna tell you my personal testimony. Nitawaeleza kuhusu shuda wangu binafsi. W starym moim życiu, in my old life before Christ, maisha yake binafsi kabla hajaokoka, byłam związana z człowiekiem, który był w gangu. I was together with a man that was a gangster. Okay, alikuwa pamoja na mtu ambaye hakutaka. Widziałam bardzo dużo złych rzeczy. I was used to seeing a lot of bad things. Angeimba nyimbo ambazo ni mbaya. Widziałam śmierć, narkotyki, prostytucję. I was seeing death, drugs. Okay, alikuwa naona, alikuwa anauzana na watu ambao wako katika madama, ulevi na hata vitu vingine vibaya. I na moje fizyczne życie spadło bardzo dużo ciężaru. Byłam taka ciężka. And I was very overwhelmed physically. I was weighed down physically by all that. Okay, vitu hivyo vyote vilikuwa vimemshusha chini. Nie wiedziałam, do kogo mam się zwrócić o pomoc. I didn't know anyone who could help me. Hakujua mtu yeyote ambaye angemsaidia. Ale człowiek, z którym żyłam, który był w gangu, but the man I was living with who was a gangster, na alikuwa anaishi na bwanake aliyekuwa jambazi, trafił do więzienia. He went to prison. Alienda kafungwa gerezani. I tam osobiście przez takich misjonarzy jak my spotkał Jezusa. When he was in prison, alipokuwa gerezani, he met missionaries like us. Akakutana na wahubiri kama hawa. Chciał mnie kiedyś zabić. In the old life, my ex, well, that, in my old life, that man, he wanted to kill me. Okay, kabla hawajaokoka, yule bwanake ambaye ni jambazi alitaka kumuua. A gdy spotkał Jezusa, poprosił mnie o przebaczenie, abym mu to wszystko wybaczyła. But after he met Christ, he asked her to forgive him. Lakini baada ya kuokoka alimuomba kama mke wake kwamba msamehe. Ja wewnątrz siebie byłam dobrym człowiekiem. Inside of me I felt that I was a good person. Ndani mwake yeye alidhani kwamba yeye ni mtu mzuri sana. Kiedy wyszedł z więzienia i spojrzałam mu w oczy, when he came out of prison and when I looked at him, bwanake alipotoka gerezani na kamtazama, wiedziałam, że jest zupełnie innym człowiekiem. When I looked him in his eyes, I knew he was a new man, a different man. Alipomwangalia kwa macho yake aliona huyu mtu amebadilika. I wiedziałam, że to co w nim jest, nie ma tego we mnie. And I knew that what I saw inside of him, I didn't have it. Nakaona kile kilichokuwa ndani mwa mume wake ambaye alikuwa jambazi, yeye hakuwa nayo. I mówił do mnie, Agata, potrzebujesz narodzić się na nowo. And he was saying, Agata, which is her name, you need to be born again. Na mume wake akitoka gerezani aliambia mke wake, wewe Agata, ambaye ni yeye, unahitaji kuokoka. Yes. Ale ja nie widziałam w sobie nic złego. But I didn't see anything bad inside of me. Lakini yeye hakuona ndani mwake kuna kitu mbaya. I nie miałam takiej potrzeby, aby oddać mu swoje życie. So I didn't feel a need to give Jesus my life. Wakati mume wake alikuwa anamwambia anahitaji kuokoka, ya kuona kitu kibaya na kuona sababu ya yeye kuokoka. Ale kiedyś do mojego domu przyjechała policja. But there was one day when police came to my house. Na kuna siku moja maaskari walienda kwa nyumba yake. I zostałam aresztowana. And they took me to custody. Na naye pia kenena kashikwa, kapelekwa gerezani. Pod zarzutem brania udziału w gangu. They accused me of being a part of a gang. Naye pia akashtakiwa kuwa sehemu na majambazi. I wtedy moje życie runęło w takim dole zagłady. And I was really devastated then. Alishushwa sana wakati huo.
Bardzo się bałam. I was very afraid. Aliogopa sana. Nie było przy mnie nikogo. I was all alone. Alikuwa peke yake tu. Byłam sama ze swoimi myślami. It was only me and my thoughts. Ilikuwa ni yeye tu na mawazo yake. Sama z tym całym kotłem, który był w mojej głowie. I was alone with all that chaos that was in my head. Alikuwa peke yake na mizunguko yenye ilikuwa kwa akili yake. I wtedy wewnątrz siebie zawołałam: Boże, jeśli jesteś żywy. And then inside of me I said, God, if you are alive. Ndani mwake akasema kama Mungu uko hai. To ja nie mogę iść siedzieć do więzienia. Then I can't go to prison. Kama kweli Mungu uko hai, nisiende kufungwa. I on uczynił dla mnie cud. Ja nie poszłam do tego więzienia. And God gave me my miracle. I didn't end up going to prison. Na Mungu akampa miujiza yake, hakuenda kafungwa. Ale ja dalej nie oddałam mu swojego życia. But I still didn't give him my life. Lakini bado tu hakuokoka. Pomimo to, że zobaczyłam realny cud. Even though I saw a real miracle in my life. Ijapokuwa aliona miujiza kwa maisha yake. Bo ja w ogóle nie chciałam zmienić mojego życia. Because I didn't want to change anything in my life. Hakutaka kubadilisha chochote kwa maisha yake. Człowiek, o którym wam mówię, stał się moim mężem. So this man that I was telling you about, he ended up becoming my husband. Kwa hivyo huyo mtu ambaye alikuwa anasema ni jambazi na alimwambia okoke, mwisho alikuja kama mume wake. Widziałam, że jego życie się zmienia. I saw his life was different. Aliona maisha yake yamebadilika. I zaczęłam szukać tego Boga. And I started to look for that God. Nakaanza kutafuta huyo Mungu ambaye mwanaume yule alikuwa naye. I Biblia mówi, że Duch Święty przyjdzie i przekona świat o błędzie. And the Bible says that the Holy Spirit will come and convince you of mistake. Na Biblia nasema Roho wa Mungu atakuja na atakufunulia machukizo yako ama dhambi zako. I zaczęłam czytać Biblię. And I started to read the Bible. Nakaanza kusoma Biblia. I przeczytałam w Biblii, że jeśli mężczyzna spojrzy na inną kobietę swoimi oczami i pożądliwie, winien jest grzechu cudzołóstwa. I opened the Bible and I read that even when a man looks at a woman with lust, he is guilty of being unfaithful. Nakasoma Biblia nakaona mwanaume akiangalia mwanamke na mtamani ametenda dhambi. I ja wewnątrz mnie zrozumiałam, że ja wewnątrz siebie popełniłam wszystkie możliwe grzechy. And then when I read it, I understood that inside of me I committed all of these things. Nakaangalia aliposoma hapo nakajiangalia. Nakaona yeye alitenda dhambi hizi zote. Nie robiłam tego w sposób fizyczny, bo byłam mało odważna. Maybe I didn't commit those sins physically because I was afraid. Japokuwa hakufanya dhambi hizi kimwili, lakini alikuwa ameogopa. Ja zostałam przekonana o błędzie w moim życiu, o tym, że potrzebuję Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. I was convinced about my sin, about my mistake, and I realized that I need a personal savior, Jesus Christ. Na baada hiyo yeye mwenyewe alijiangalia na kaona amekosa na kuna hitaji ya kuokoka. Anahitaji Yesu Kristo. Ja sama w moim własnym pokoju klęknęłam. I got on my knees when I was alone in a room. Akaenda kwa magoti alipokuwa peke yake kwa nyumba yake. I powiedziała mi: Jezu, oddaję ci całe moje życie. And I said, Jesus, I give you my whole heart. Akasema: Yesu, ninakupa moyo wangu wote. My life. Maisha yangu yote. Oddaję ci kierowanie. Od dzisiaj ty kierujesz w moim życiu. I give you the directorship of my life. Ninakupa mwongozo wa maisha yangu. Przyjaciele, friends, marafiki, nikt nie wciągnął mnie do chrześcijaństwa. No one pulled me into Christianity. Hakuna mtu aliyemsukuma kwa wokovu. Kwa Ukristo. Moja obecność w kościele jest wynikiem tego, że spotkałam się z Jezusem.
The reason why I am in church is only because I met Jesus. Sababu ya yeye kuwa kanisani ni kwa sababu tu alimpokea Yesu Kristo. Moja siła i pewność jest z uwagi na to, że spotkałam Jezusa. My strength and my courage is only because I met Jesus personally. Ujasiri alionayo na nguvu zenyako nazo ni kwa sababu alimpokea Yesu Kristo peke yake. Ten człowiek, który chciał mnie zabić, który był w gangu, jest dzisiaj moim mężem. The man that wanted to kill me once upon a time, he is now my husband. Yule mwanaume mwenye alitaka kumuua huko nyuma siku ingine, leo ni bwanake. Amen. Przebaczyłam mu wszystko, co mi uczynił. I have forgiven him everything. Yes. Amemsamehea kila kitu. Amen. W prosty sposób przyjmowałam od Boga informacje, jak mam żyć. I was receiving very simply from God information about how to live my life now. Kwa hivyo baada ya kuokoka alikuwa anapata mwelekeo kutoka kwa Mungu jinsi ya kuishi. Kiedy zapytałam, jak mam przebaczyć mojemu mężowi, to usłyszałam, tak jak ja tobie, nie wspominaj już nigdy starych wydarzeń. When I asked God how to forgive my husband, I heard from God, just like I forgave you. Never mention his sins again. Alipo uliza Mungu jinsi ya kusamehea mume wake aliyetaka kumuua, na Mungu akamwambia vile Mungu alimsamehea naye asamehe mume wake. Amen. Hivyo. Yes. Dzisiaj razem z mężem prowadzimy kościół. Today my husband and I, we have our own church. Leo hii yeye na mume wake ni wachungaji. Jestem szczęśliwą mamą i szczęśliwą żoną. I'm a very happy mother, very happy wife. Yes. Yeye ni mama mwenye furaha na mke mwenye furaha. Leo. Bóg dał mi prawdziwych przyjaciół. God gave me real friends. Mungu alimpa marafiki kamili. Yes. Obecność Boga w moim życiu sprawiła to, że jestem wolna od ciężaru. The presence of God in my life freed me from any kind of burden and heaviness in my life. Uwepo wa Mungu katika maisha yake ilimfungua toka kwa mizigo yoyote ya kishetani. Ja autentycznie czuję różnicę między starym a nowym. I feel a big difference between the old life and the new life. Yes. Anaona tofauti kubwa sana kati ya maisha aliyoishi kabla hajaokoka na maisha ambayo anaishi leo hii kama ameokoka. W Chrystusie Jezusie panuje nad każdą chorobą. In Christ Jesus I have dominion, rulership over every single sickness in my life. Kwa maisha yake ndani mwa Kristo ana uwezo na mamlaka kinyume cha kila aina ya magonjwa. I Bóg chce. And God wants. Na Mungu anataka hivyo. Abyście go poznali. Every single one of you meet him. Anahitaji kwamba kati yenu hapa kila mtu sio kuenda tu kwa kanisa, unahitaji kukutana na Yesu Kristo. Yes. To jest prosta rzecz. And this is a very simple thing. Na hii ni kitu rahisi sana. Trzeba zobaczyć na swoje życie. You have to look at your life. Unahitaji kuangalia maisha yako. I chcieć zobaczyć, czy jest jakaś różnica przed spotkaniem Jezusa, a po spotkaniu z Jezusem. You have to look at your life and see if there was a difference before Christ and after Christ. Unahitaji kuangalia maisha yako wewe mwenyewe na uangalie vile ulikuwa unaishi kabla hujaokoka na baada ya kumpokea Kristo. Yes. Nie ma takiej opcji, aby spotkać się z Jezusem i zostać w tym samym miejscu. It's not possible to meet Jesus and stay the same. Ai. Sio, haiwezekani upokee Yesu Kristo na ubaki tu hivyo. Będziemy dalej tutaj jeszcze z wami i będziemy do was mówić. We're gonna stay with you.
and we're going to talk to you for a longer while. Tutabaki na nyinyi na tutaongea na nyinyi kamili. Ale proszę cię o jedną rzecz. But I ask you for one thing. Lakini nawauliza kitu kimoja. Bądź dzisiaj szczery sam ze sobą. Be honest with yourself today. Yes. Okay. Maanisha na wewe mwenyewe leo hii. Utawe ukora. On cię nie uratuje. The pastor is not gonna save you. Mchungaji hata kuokoa. Trzeba go zdetronizować w swoim życiu. The pastor cannot be on a throne in your life. Okay, mchungaji hawezi kuwa na kila kitu kwa maisha yako. Centralne życie w twoim miejscu musi zająć Jezus przez Ducha Świętego. The most important person on a throne needs to be Jesus Christ through the Holy Spirit. The central person of your life on the throne, most important person, you need to have Jesus seated there through the Holy Spirit. Mtu muhimu kwa maisha yako anayekaa katika enzi, yani ndani mwako, anafaa kuwa Yesu Kristo kwa kupitia Roho Mtakatifu. Wow. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Ana ombi. Czy wszyscy panowie możecie wziąć swoje krzesła i usiąść tutaj trochę bliżej? We have a request for all of the men. Can they bring their chairs closer here? Anaombi kwamba wanaume msogeze viti vyenu hapa karibu. Przesuńmy się trochę do przodu. Jeszcze, jeszcze. Musonge mbele, musonge mbele. Przyjaciele, ja też rozpocznę od tego, aby powiedzieć wam swoją historię. I'm gonna start by telling you my story. Naye pia anasema kabla hajaanza, anataka kuambia ushuhuda wake. Yes. Przez 30 kilka lat mojego życia żyłem w taki sposób. For about 30 years I had this life. Okay, kwa miaka 30 alikuwa anaishi maisha yake. Jak często wam tutaj powtarza się, że jest to spełnienie ideału i sukcesu. A lot of, I had this lifestyle that a lot of people think, you know, it's the top of success. I had that life. Alikuwa naishi maisha yenye mtu yeyote anasema kwamba amefaulu maisha. Kila kitu alikuwa nacho. Urodziłem się w Europie, w Polsce, w dobrym domu. I was born in Poland, in Europe, in a good house. Alizaliwa kule Poland, Europa, kwa nyumba mzuri. Jak każdy człowiek, chciałem być szczęśliwy i chciałem być zaakceptowany. And like every single person, I wanted to feel happy, I wanted to feel accepted. Na kama mtu wa kawaida, alitaka aishi maisha mazuri, na tena kila mtu ampende kwa jamii. Przez wszystkie lata i wszystkie szkoły byłem bardzo dobrym uczniem i prymusem. I was always one of the best students throughout all my years of education. Alipokuwa nasoma kila wakati yeye ndiye alikuwa anaongoza. Skończyłem też studia prawnicze w stolicy Polski i zacząłem budować dużą kancelarię prawniczą. I finished a law degree in Poland and after I finished it I started to be a part of a growing law firm. Alichukua shahada ya degree katika sheria, yani yeye ni lawyer, na kaanza kufanya kazi ya uwakili. I bardzo szybko zacząłem mieć w swoim życiu bardzo dużo pieniędzy. And very quickly I started to have a lot of money in my life. Na mara moja tu alianza kuwa na pesa mingi sana kwa maisha yake. Zbudowałem piękny dom, miałem nowe samochody, jeździłem na zagraniczne wakacje kilka razy w roku. I built a beautiful house. Alijenga nyumba ya fahari sana. I was going for nice holidays. Alikuwa naenda sherehe nzuri. Had good cars. Alikuwa na magari mazuri. Miałem już wtedy też żonę, która jest tutaj z nami w pomarańczowych spodniach i dwójkę dzieci.
was already married and had 2 kids. My wife is here with me. Alikuwa tayari ameoa na alikuwa na watoto wawili, mke wake ndio huyo hapo. I jakie było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem, że to wszystko nie działa. And I was very surprised and shocked when I realized it is all of it makes no sense. Yani alikuja akashtuka kwamba hiyo mali yote na utajiri na pesa kwa maisha yake ni bure. Yes. Przyjaciele, to jest słowo do was. Friends, this is a word for you. Marafiki, hili ni neno kwa ajili yenu. Ponieważ powszechnie wam się mówi, że to czego potrzebujecie to pieniądze. Because everyone probably tells you that what you need is money. Pengine kuna mtu anakudanganya kwamba chenye unahitaji ni pesa. Yeye alikuwa na pesa. Ale ja je miałem i mówię wam, że to nie działa. But I had all the money and I'm here to tell you it didn't make me happy. It didn't make sense. Yes. Alikuwa na pesa na nataka kuambia bado hakuwa na furaha. Haikuwa na maana kwake. W pewnym momencie już byłem gotowy pogodzić się z tym, że życie musi tak wyglądać. At some point I was ready to decide that this is how it's gonna be forever. Wakati mwingine alikuwa ameamua hivi ndivyo inafaa kuwa kwa maisha yake kabisa. Że człowiek nie musi być szczęśliwy i nie musi być mu dobrze. That it's okay. I maybe that's how it is. A person doesn't need to be happy, doesn't need to have goodness inside of him. Okay, ni kweli kwamba unahitaji kuwa na furaha na uwe na vitu vyenye unahitaji kwako, ndio. Wracałem do mojego pięknego domu, siadałem na wielkiej kanapie i zastanawiałem się, po co ja żyję. I was coming home to my big house. I was sitting down on my big sofa and I was wondering about the meaning of life. Why am I alive? Okay, ilikuwa inafika wakati naingia kwa nyumba yake hiyo kubwa. Yes. Anapata sofa kubwa anakalia, lakini bado ana shida, anashindwa, yani maisha ni nini? Przy tym cały czas wszystkim udawałem, że wszystko ze mną w porządku, że wszystko jest dobrze. But I was pretending everything was okay to everyone around me. Lakini ungefika karibu na yeye alikuwa anajifanya kwamba vitu vyote ni mzuri. Yes. Po całe życie udawałem silnego człowieka, ale byłem słaby. Because I was pretending I was a very strong man, but I knew I was scared inside. Alikuwa na shida mingi sana, watu hawakujua. So angejifanya nje kwamba yeye yako mzuri, lakini ndani mwake alikuwa na shida mingi. I uratowały mnie proste słowa Ewangelii. And I was saved by very simple words of the gospel. Na alikuwa anaongea kuhusu injili rahisi. Jeszcze raz to powtórzę, kiedy miałem tak naprawdę wszystko, co teoretycznie daje ten świat. I'm gonna repeat this one more time, it's very important. Anaenda kurudia hii mara nyingine tena, maana ni muhimu kabisa. When I had everything that this world considers valuable. Wakati alikuwa na kila kitu, yenye dunia hii mtu anaweza hesabu anacho kila kitu. Odczuwając jednocześnie pustkę i beznadzieję życia, I was feeling emptiness inside of me. Lakini ndani mwake na hiyo pesa zote na mali yoyote, ndani mwake alikuwa anaona ako tupu. Usłyszałem prostą prawdę Ewangelii. Then I heard simple words of the gospel. Lakini alikuwa na maneno rahisi ya injili. Usłyszałem, że nie ma żadnego znaczenia, kim byłem do tej pory i co do tej pory miałem. I heard that it doesn't matter who I was up to that point and who what I had. Akuangalia ni nini nako kiwango gani wakati huo. Że znaczenie ma tylko to, że Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł za mnie na krzyżu. I read that what I had was meaningless. That what was important, what Jesus Christ did for me 2000 years ago. Alikuja akagundua na hiyo mali yote kwamba chenye alikuwa nacho ilikuwa ni bure, lakini cha maisha cha muhimu sana ni kile Yesu alifanya miaka 2000 zilizopita. Yes. Przyjaciele, i bardzo ważna rzecz. Co robimy z taką informacją? Czy traktujemy ją jako skarb? So this is very important. What do we do with this information? Is it a treasure for you?
Ni muhimu sana. Ni nini tunafanya na habari hii? Je, ni rasilimali kwako? Ja, oczywiście, jak każdy człowiek w Europie, słyszałem o Jezusie jako postaci historycznej, ale kiedy usłyszałem, że ludzie znają go osobiście, postanowiłem to sprawdzić. Like everyone, you know, living in Europe, I heard about Jesus as a historical person. Okay, kama mtu mwingine anayeishi kule Europa, naye alisikia tu mambo ya Kristo kama historia vile wengine usikia hako. But when I heard that some people knew him personally, I wanted to find out. Naliposikia kwamba kuna watu wana ushuhuda, wanajua Yesu huyu kibinafsi, alianza kuwa na tamanio. Powiedziałem do niego: Jezus, jeśli ty żyjesz, to ja chcę cię osobiście poznać i doświadczyć. I said this: Jesus, if you are alive, I want to meet you personally. Nakamwambia Yesu, kama ni kweli wewe uko mzima, uko hai, nataka nikutane na wewe moja kwa moja. W związku z tym, że zrobiłem to bardzo szczerze, w moim wnętrzu, bardzo szybko, powstało silne przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Because I did it very honestly. I was very honest inside my heart when I said to Jesus that I want to meet him. Ni kwa sababu aliamua, alimaanisha ndani mwake na uaminifu wote kwamba Yesu, nataka kukupokea. I was convinced. Alishawishika about sin. Alishawishika kinyume cha dhambi. Judgment. Hukumu. And justice. Na haki. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, nie rozumiałem tego, ale wiedziałem, że bez Jezusa jestem nikim. I didn't understand what was happening to me, but I knew that without Jesus, I'm nobody. Hakuelewa nini natendeka ndani ya maisha yake, lakini alijua, bila Yesu, yeye sio kitu. I pamiętam któregoś dnia, and one day, na siku moja, zamknąłem się w łazience mojego domu. I was alone in a bathroom. Siku moja kwa bafu akioga alikuwa peke yake. I powiedziałem: Jezus, wierzę, że ty jesteś Bogiem. And I was alone and I said, Jesus, I believe that you are God. Okay, akawa peke yake kwa bafu na akasema: Yesu, ninakuamini kwamba wewe ni Mungu. Wierzę, że przyszedłeś na ziemię, aby mnie uratować. I believe that you came on earth to save me. Ninaamini kwamba akiwa kwa bafu, akiwa anaomba. Naamini kwamba ulikuja kuniokoa. Wierzę, że poszedłeś na krzyż z miłości do mnie. I believe that you went on a cross because you loved me. Ninaamini kwamba ulienda msalabani kwa sababu unanipenda. Wierzę, że zmartwychwstałeś i wstąpiłeś w ciele do nieba. I believe that you were resurrected and you went to heaven. Ninaamini kwamba ulifufuka na ukaenda mbinguni. I powiedziałem: przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę dłużej udawać. And I said, please come and save me. I don't want to pretend fake anymore. Akasema: kuja Yesu, ishi ndani mwangu, sitaki kujifanya tena. Tego dnia narodziłem się na nowo. That was the day I was born again. Hiyo ndio siku aliokolewa. Tego dnia spotkałem się z Jezusem. Wyszedłem z tej łazienki nowym człowiekiem. When I came out of this bathroom, I was a new man. Alipotoka katika nyumba ya kwa bafu, nyumba ya kuoga, alikuwa ni kiumbe kipya. Baada ya kuokoka. Na początku w moim umyśle tego nie rozumiałem, bo nigdy wcześniej nie czytałem Biblii. At first, I didn't understand it because I never read the Bible before. Mwanzo hakuelewa, ni maana hakuwa anasoma Biblia. Ale wiedziałem, że go spotkałem i wiedziałem, że wyszedłem jako inny człowiek, jako nowy człowiek z tej łazienki. But I knew I was a new man. Lakini ndani mwake alijua yeye ni kiumbe kipya. Przyjaciele, jednym z głównych poselstw, które Jezus wygłosił, chodząc tutaj w ciele po ziemi. One of the most important teachings that Jesus said when he was on this earth. Baadhi ya mafundisho muhimu Yesu alisema akiwa duniani. Jest to, że każdy człowiek musi narodzić się na nowo.
is that every single person needs to be born again. Kwamba kila mmoja anahitaji kuokoka. Któreś nocy przyszedł do Jezusa religijny, poważany przez wszystkich człowiek o imieniu Nikodem. There was one night when a man called Nicodem. Kuna usiku moja mwanaume anayeitwa Nikodemo, who was a religious man, ambaye alikuwa mkuu wa dini. He came to Jesus in the middle of the night. Alikuja Yesu usiku katikati. I zapytał Jezusa: Mistrzu, o co chodzi? Nauczycielu, o co chodzi? Bo widzę, że wielkie cuda robisz. And he said to Jesus, Rabbi, what is it all about? What's going on? Akaambia Yesu, Rabbi, nifanye nini? On przyszedł w nocy, bo w ciągu dnia się wstydził innych religijnych towarzyszy. He came in the middle of the night because he was ashamed to go in front of his other religious men. Kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa dini, alienda usiku, maana aliogopa, hakutaka wamuone. A Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. And Jesus said to Nicodem, unless you are born again, you will never come into my kingdom. Yesu akamwambia Nikodemo kwamba usipozaliwa mara ya pili na ufalme wa Mungu hutaona. Nikodem zapytał Jezusa, ale jak prawie 70-letni człowiek może powtórnie wejść do łona matki? And Nicodem said, how can a 70-year-old man be born from a womb of a woman? Nikodem akauliza, mtu wa miaka 70 anaweza kazaliwaje kutoka kwa tumbo la mama tena? A Jezus powiedział: nie rozumiesz mnie. Myślisz po ziemsku, nie niebiańsku. And Jesus said, no, you don't understand me. You're thinking in human terms, not heavenly terms. Okay, Yesu akamwambia, hapana. Wewe fikira zako ni za kibinadamu. Ufikiri kama mtu wa mbinguni. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. If you are when you're not born again from my spirit, you will not enter my kingdom. Usipozaliwa tena katika roho, huwezi ona ufalme wa mbinguni. Przyjaciele, nowe narodzenie nie jest opcją wyboru. Friends, being born again is not some option. Marafiki, kuokoka hakuna maswali hapo. Jezus nie jest opcją. Jesus is not some option. Yesu sio wa kuchagua. Angalia mwenye analala. Jezus jest jedynymi drzwiami do Ojca. Jesus is the only door to the Father. Yesu ndiye njia ya kwenda kwa Baba. Każde jego słowo jest prawdą, bo on to prawda. Jego imię to prawda. Every single word that was said by Jesus is the truth. Yes. His name is the truth. Kila neno lililotoka kwa Yesu ni ukweli na neno lake ndilo ukweli. Jeśli nie spotkałeś go osobiście, jeśli nie narodziłeś się na nowo. If you've never met Jesus personally, if you're not born again, uko tu unaingia kwa kanisa, lakini hujaokoka, hujakutana na Yesu kibinafsi. Nie jesteś obywatelem nieba. You are not a citizen of heaven. Tafadhali, wewe na mbinguni hakuna uhusiano. Wendi. Możesz przychodzić codziennie do kościoła. You can be in church every single day. Unaweza kuwa kanisani kila siku. Mogą cię nazwać ludzie pastorem, biskupem, apostołem. People can call you pastor, bishop, apostle. Możesz grać w uwielbieniu. Watu wanaweza kukuita pastor, bishop, apostle, na mbinguni uoni. You can play in a worship team. Unaweza kuwa kwa kikundi cha uombezi, lakini mbinguni uoni. Bo nie należysz do Jezusa. But you don't belong to Jesus. Wewe sio wa Yesu. Przyjaciele, wejrzyjcie w swoje serce. Friends, pójdę dalej i chcę wam zadać pytanie. Friends, now look into your hearts, because in a moment I'm going to ask you a question. Tafadhali rafiki, angalia moyo wako sahi. Ni maana naenda kukuuliza swali.
kto z was ma dzisiaj pewność, że po śmierci idzie do nieba? Who here has got a certainty that after death you're going to heaven? Ni nani hapa ana uhakika kwamba baada ya kifo unaenda mbinguni? Kati yenu hapa. Podnieś rękę. Lift your hand up. Who has a certainty that they're going to heaven for sure? Hapa ni nani ana uhakika anaenda mbinguni baada ya kufa? Jeśli nie podniosłeś ręki, if you have not raised your hand, kama hujainua mkono wako na kweli Mungu anakuona, potrzebujesz oddać mu swoje życie. You need to give Jesus your life. Unahitaji kupeana Yesu maisha yako. Potrzebujesz spotkać się z nim osobiście i narodzić na nowo. You need to meet Jesus personally. Unahitaji kutana na Yesu kibinafsi. And be born again. Bo nowe narodzenie. Because to be born again. Kwa sababu kuokolewa. Da ci wewnętrzną pewność, że po śmierci idziesz do nieba. Gives you a certainty that after death you're going to heaven. Kwamba ukiokolewa inakupa uhakikisho kwamba baada ya mauti unaenda mbinguni. Na krzyżu Golgoty Jezus pokonał śmierć. On the cross Jesus conquered death. Msalabani Yesu alishinda mauti. I powiedział, wykonało się. And he said, it is finished. Na kasema yote yameisha. Jeśli przyjmiesz to przez wiarę. If you accept this information through faith. Na ukikubali habari hii kwa imani. Yes. Zostaniesz dzisiaj obywatelem nieba. Today you're going to become citizen of heaven. Leo hii utakuwa raia wa mbinguni. Amen. Kto z was, który nie podniósł ręki dzisiaj, chce dzisiaj się pojednać z Bogiem, chce dzisiaj oddać mu swoje życie? Kto z was? Przyjaciele, niech was nic nie dekoncentruje teraz. Patrzcie tu do przodu. Now he's asking them to concentrate, not to do something else. Talk. Kuna wengine wanapiga story. Anasema tafadhali. Angalia hapa na usikie hii habari ya uzima. Kto z was, spójrz teraz w swoje serce. Now this is very important. Now concentrate. Hii ni muhimu sana, sikiza. Look into your heart. Angalia ndani ya moyo wako. Kto z was chce pojednać się dzisiaj z nim? Who? Oddać mu swoje życie i rozpocząć nowe życie z nim. Who here wants to give your life to Jesus and to meet him personally? Hapo unaweza kuwa ulirudi nyuma kwa sababu ya majaribu mbalimbali. Sasa nauliza, tafadhali usinyamaze. Kubali urudie Yesu. Ni nani huyo? Jeśli to jesteś ty, wyjdź teraz do przodu. If it's you, come to the front now. Ty decydujesz. You decide. Tafadhali usinyamaze. Wielu z was utapata. Anasema toka mbele uombe na yeye maombi ya kumrudia baba. Wielu z was podniosło ręce, że nie macie pewności zbawienia. Potrzebujecie Jezusa. Nie ma innej opcji. A lot of you indicated that you're not sure if you are saved. Wengi wetu tulionyesha dalili kwamba hatuna uhakika kama tumeokoka. You need that certainty. Unahitaji kuwa na hiyo uhakika. You need your personal encounter with Jesus. Unahitaji kukutana na Yesu moja kwa moja. Poza Chrystusem nic dla was nie mamy. Outside of Jesus, we don't have anything for you. Nje ya Yesu, hakuna chochote kwa ajili yako. Podejmij decyzję i wyjdź do przodu. Make a decision, and if you decided you want to meet Jesus, come to front now. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wako ndani ya roho, kama mtu hajaona shauri yake. So kama uko hapa na unaona ulirudi nyuma, una magonjwa, kuna vitu vinakusumbua, chukua nafasi yako na ukuje hapa. Usingoje wakupigie tena nduru, kuja hapa. Usingoje ati watu waamuke wengi, kuja hapa. Hii miujiza yako. Hii ni yako. Bado unangoja ubembelezwe. Hii miujiza hutawaiona. Mungu amewatoa mbali. Kuja hapa. Fungua moyo wako. Wychodźcie śmiało, przyjaciele. To najważniejsza decyzja życia. Please come everyone. This is the most important thing in your life. Usibaki hapo. Hii ni sehemu muhimu sana kwa maisha yako.
This is the most important decision of your life. Hii ni uamuzi muhimu sana kwa maisha yako. Usingoje. Spuche na mnie. He's not talking to them. Look at me, please. Anaongea na nyinyi. I powtarzajcie za mną. And repeat after me. Look at us and repeat. Mrudie maombi haya. Tell them to speak. Mrudie, fungua kinywa chako na urudie maombi haya. Jezu, wierzę, że Ty jesteś Bogiem. Jesus, I believe that you are God. Yesu, naamini kwamba wewe ni Mungu. Rudia. Że przyszedłeś na ziemię w ciele. That you came on this earth in flesh. Kwamba ulikuja dunia hii katika mwili. Że poszedłeś na krzyż z miłości do mnie. That you went on a cross because you loved me. Kwamba ulienda msalabani sababu unanipenda. Rudia. Przepraszam cię. I'm sorry. Naomba msamaha. Że tyle lat żyłam bez ciebie. That for so many years I lived without you. Kwamba miaka mingi niliishi bila wewe. Rudia. Jestem pewna, że bez ciebie jestem nikim. I'm sure that without you, I'm a nobody. Nimeambiwa bila wewe, mimi sio kitu. Rudia. Potrzebuję cię. I need you. Ninakuhitaji. Potrzebuję cię. I need you. Ninakuhitaji. Potrzebuję cię. I need you. Nakuhitaji. Uratuj mnie. Save me. Nisaidie. Rescue me. Niokoe. Powierzam ci moje życie. I give you my life. Ninakupa maisha yangu. Oddaję ci każdy dzień mojego życia. I give you every single day of my life. Ninakupa kila kitu kwa maisha yangu. Wypełnij mnie swoim świętym duchem. Fill me with your Holy Spirit. Nijaze kwa roho wako mtakatifu. Uwolnij mnie od starego życia. Free me from my old life. Nifungue kwa maisha yangu. I powołaj do nowego życia. And give me a new life. Nahitaji maisha mapya. Życia w absolutnej wierze w ciebie. Life built on faith in you. Maisha ya imani kwako Yesu. Maisha ya imani kwako Yesu. Amen. Amen. Chciałbym, żeby wyszedł lokalny pastor. I would like to ask the local pastor to come out here now. Pastor Bramon. Mchungaji wa hapa, ndio unahitaji. Mchungaji wa hapa. Bidwa. To córki Boga. They daughters of God. Wanadada wa Mungu. Poznają i poznały dzisiaj głos twojego pasterza. Today they heard the voice of your shepherd. Of your shepherd. Leo hii walisikia sauti ya mchungaji wako ambaye ni Yesu. Za obcym nie pójdą. They're not gonna follow another stranger. Hawatafuata mgeni mwingine. To nie twoje służące. They're not servants. Hawata kushughulika na mambo mengine. Twoim obowiązkiem jako lidera tej wspólnoty. It's your responsibility as the leader of this community. Ni shughuli yako kama kiongozi wa jamii hii. Jest chodzić z Bogiem tak blisko. Is to be so close with God. Wewe kama mchungaji unahitaji kuwa karibu sana na Mungu. Aby realnie budować ich życie. To help them build their lives. Kuwasaidia kujenga maisha yao. Pasterstwo i liderstwo. To be a pastor or a leader. Kuwa mchungaji ama kiongozi. Jest serca tak jak przyjęcie Jezusa jest serca. Comes from the heart just the same as accepting Jesus through your heart. Kuwa mchungaji ama kiongozi pia inaanza kwa moyo jinsi tu ya kupokea Yesu Kristo. To bardzo duża odpowiedzialność być liderem kościoła. It is a very big responsibility
to be a leader of a church. Ni jukumu kubwa kuwa kiongozi wa kanisa. To nie zabawa. It's not some game. Sio mchezo mwingine. To nie business. It's not some business. Sio biashara. To nie manipulacja. It's not manipulation. To nie tradycja. Sio kujifanya. It's not some tradition. Sio mila. To położenie swojego życia. It's actually laying down your life. Ni kwamba kulalisha maisha yako. Przepasania swoich bioder fartuchem. Is to put an apron on your hips. Kufunga mkanda, mshipi. I stanięcia przed tymi ludźmi. And stand in front of these people. Na usimame kwa ajili ya watu. I powiedzenia będę ci służył. And saying to every single person, I am going to serve you. Na kuambia kila mmoja, inaenda kusimama na nyinyi. Jezus jest naszym bohaterem. Jesus is our hero. Jezu ndiye shujaa wetu. Dlatego położyliśmy dla niego całe swoje życie. That's why we laid our whole life for Jesus. Ndio kwa maana maisha yetu yote tunatolea Yesu. Twoje pastorstwo musi być rozpoznane. Your leadership and that you are a pastor needs to be recognized. Kwa hivyo uchungaji wako unahitaji kutambulika. A teraz powiem coś do was wszystkich. And now I'm going to say a word to the whole community, to everyone. Alafu sasa sikia. Czy wiecie, że jest z nami kila tutaj dzisiaj Bóg? Do you know that God is with us here now? Mnajua kwamba Mungu wako na sisi hapa leo? Amen. Jeśli ten człowiek źle was prowadzi, nie dba o was, nie karmi was duchowo. If your leader is not looking after you, not giving you spiritual food. Kama kiongozi wako hakuangalii, hakupi chakula cha kiroho. To nie jest to człowiek, którego na to miejsce postawił Bóg. Then it means it's not a person that was established by God in that position. Kwa hivyo inamaanisha kama kiongozi wako hakupi chakula cha kiroho, inamaanisha hapo Mungu hakumweka, alijiweka. Macie prawo nie poddawać się pod autorytet takiego lidera. It's your right to not give yourself under authority of such a leader. Kama mchungaji wako ni mkora, ni haki yako usikubali kukaa chini yake. I mówię to z dużą odpowiedzialnością. And I'm saying it with a big responsibility. Na ako anaisema kwa uwezo wa Mungu amempatia. Amen. Będziemy teraz modlić. Now we're going to be praying for people. Sasa wanaenda kuombea watu. Mimi nipokee miujiza yako. Nowe życie. Stare przeminęło. Oto wszystko teraz staje się nowe. Teraz wszystko staje się nowe. Duch Święty. Duch Święty dotyka ją teraz głęboko. Przestrzyma ją to pewnością. Chodźcie dziękuję Ci, bo na przykład są zupełnie nowe. Nie,
Wywyższamy Cię, uwielbiamy Ciebie. Kula Rada Santo, Doronomoso. Ty przychodzisz ze swoim życiem. Ty przychodzisz z życiem. Ty przychodzisz z życiem. Ojcze, my ustanawiamy w tym Kościele całkowicie nową strukturę, całkowicie nowe rzeczy. W imieniu Jezusa Chrystusa my mówimy nowa struktura, nowa struktura, nowa struktura, nowa przestrzeń, nowa przestrzeń. Ty powiedziałeś, że Ty budujesz swój Kościół, a bramy piekieł go nie przemogą. My mówimy nowa struktura, nowa struktura. Shaka la raba la raba seka la ramasa. O veketa ramasanto loro nomoso. Enemekata la ramasa coloro gosho. Ure le rebebe seke le rebebe se. Shoka la ramasante le rebebe. Uno moko loro nomasanta ka la ramasa. Uwielbiamy Cię. Podnosimy Twoje cudowne imię. Twoja jest chwała. Twoja jest moc. Twój jest majestat. Kura la raba seke le rebebe se. Uno moko ta la ramasa. Tak, być na końcu, ale co trzeba też powiedzieć. Kiedy trzeba powiedzieć, teraz tak, w sobotę dobrze by było, żeby on jako ten pośle pastor przyjechał na sobotnie spotkanie, żebyśmy mówili o naszym. Tak, ja nie chcę, żebyśmy już cokolwiek mówili, bo tak naprawdę ja zapytałem to aprobę zgody na to, na które jakaś 4 osoby, a wyszło, wiesz, 5 osób, że to będziemy, wiesz, jakby nauczać ludzi, którzy nie pójdą, że to robią, to w ogóle tak, żeby się ładnie pochodzę, nie będziemy to tak. I teraz pytanie, bo jak będzie potrzeba, to nie jest tak samo kościół, bo już z nimi też nie zrobimy. Tak naprawdę wiesz, to się